Zmowisko w szkole w Starej Kornicy zorganizował ksiądz Radosław Szucki oraz dyrektor szkoły, pan Marek Tarasik. Pierwszego dnia pojechaliśmy do Warszawy, zwiedziliśmy tam kościół Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu oraz muzeum i grup Jerzego Popiełuszki. W Niepokalanowie dostaliśmy pyszną zupę od zakonników franciszkanów i zwiedziliśmy cele Maksymiliana Kolbe. Dowiedzieliśmy się też o nim bardzo dużo ciekawych rzeczy. Następnie zwiedziliśmy zakon sióstr w Szymanowie, gdzie zobaczyłyśmy, jak przygotowują się dziewczyny do zakonu. Lodowisko i basen były w kolejnych dniach dla aktywnych fizycznie. Do szkoły przyjechał zespół Porozumienie, z którym śpiewaliśmy wiele ciekawych pieśni religijnych. Na hali odbyły się gry i zabawy. Była m.in. trampolina, zjeżdżalnia oraz kulki dla małych dzieci. Pokazy ratowników medycznych z Międzyrzeca z psem Bero. Odbyły się także walki taekwondo. Mieliśmy przyjemność popatrzeć, jak wszystko się rozgrywa. W czwartkowe popołudnie była bardzo dobra dyskoteka, na której grał zespół Figar. Był też bal przebierańców. Codziennie mieliśmy zapewniony obiad i poczęstunek na dyskotece. Była ciekawa i bardzo miła atmosfera. Magda, wszystko to... No ty... To słychać! I dla dzieci... Nie mogę, jak ci patrzę prosto w kamerę, to nie mogę. W szkole w Starej Kornicy zorganizował